Cześć. W historii informatyki mamy wiele przykładów technologii, która choć na papierze wyglądała obiecująco, to jednak produkt finalny okazywał się klapą. I to z różnych powodów, niekoniecznie dlatego, że pomysł był do niczego. Taką właśnie pomyłką jest bohater tego odcinka, czyli intelowski Pentium Overdrive. Konkretnie podsocket 4. Dlaczego był pomyłką i dlaczego kosztuje dzisiaj prawie 3000 zł, dowiecie się z tego odcinka. Zapraszam do oglądania. Zacznę od wyjaśnienia, czym właściwie były procesory Overdrive. Sprawa jest prosta. W pierwszej połowie lat 90. komputery były dużą inwestycją. Nieważne, czy był to sprzęt używany, czy nowy, to wiązało się to ze sporym wydatkiem. Nie to co dzisiaj, kiedy można poskładać sobie coś za 50 zł. Jeśli więc ktoś zdecydował się nabyć pachnący nowością układ 486, a na horyzoncie pojawiło się widmo Pentiuma, który wymagał nowej płyty głównej, to wizja wysupłania kolejnej sporej sumki nie każdemu się podobała. Intel o tym wiedział. I pewnie dzisiaj też wie, że wymiana płyty co generację nie jest czymś powszechnie lubianym, po prostu teraz zwyczajnie się tym nie przejmują. Wtedy jednak woleli nie ryzykować. Oczywistym było, że jeśli oni nie wejdą w ten segment, to zrobi to konkurencja. Co zresztą zrobiła, procesorem 586, który był reklamowany jako tania alternatywa dla Pentiuma i który był produkowany przez takie firmy jak Cyrix, AMD, IBM czy ST Microelectronics. Sytuacja wygląda zatem tak, jest procesor Pentium, ale jest drogi i wymaga nowej płyty. I razem robi się z tego solidna inwestycja. Znowu. Jest też konkurencja, która robi procesory reklamowane jako tania alternatywa dla Pentiuma. I w dodatku nie wymagają wymiany całego pieca. Intel wprowadził więc do sprzedaży specjalne wersje Pentiumów, które miały działać na starszych płytach. Właściwie to nie mówimy tylko o Pentiumach, bo procesor jest o jedną generację starszy. Wcześniej Intel używał już nazwy Overdrive z przedrostkiem 8486. Produkowane były dwa typy Overdrive'ów, ODP oraz ODPR. Ten pierwszy wymagał starego procesora, a sam był montowany w specjalnym gnieździe obok. Było to spowodowane tym, że w tamtych czasach popularne były procesory osadzane na stałe w płycie głównej i wtedy taki dodatkowy socket był jedyną formą upgrade'u. Okej, mamy więc możliwość ulepszenia starszego peceta z procesorem 486, na którym w większości przypadków komfortowe granie w takiego Quake'a nie byłoby możliwe, na procesor, gdzie gra byłaby już grywalna. Czyli zamieniamy jedną rzecz w kompie i możemy mówić, że mamy zupełnie nową maszynkę, która choć gorsza od pełnego Pentiuma z takim samym taktowaniem, to jednak był to duży skok wydajności, zwłaszcza że większość gier działała tak samo jak na droższym Pentiumie, bo niewiele gier miało silniki, które polegały na osadzonym w procesorze wydajnym FPU. Oczywiście z roku na rok sytuacja się zmieniała, ale do momentu podjęcia decyzji o wymianie całej platformy taki zamiennik Pentiuma dawał radę. I tak to działało, ale w zasadzie tylko na jednym sokecie. Trzecim. Czyli tym, gdzie zwykle osadzało się jakieś wersje 486. Był jednak jeden problem, dość istotny. Intel, jak to Intel, zaszalał trochę z cennikiem i okazywało się, że jest to po prostu nieopłacalne. Zwłaszcza, że konkurencyjny 586 można było zdobyć taniej i był często porównywalny wydajnościowo, a niekiedy lepszy od tych pierwszych overdrive'ów. W lipcowym numerze InfoWars 1996 roku można znaleźć test różnych opcji ulepszających maszynki z socketem 3. Sprawdzono Overdrive'a o taktowaniu 83 MHz, Evergreenowy model 586 o taktowaniu 133 MHz oraz Turbo Chip od Kingstona również z taktowaniem 133 MHz. Redaktorzy ulepszali maszynkę produkcji Gateway 2000 z procesorem 486 DX2 66 MHz. Przez zestaw programów testowych najszybciej przebiegł produkt Kingstona. Na drugim miejscu był Overdrive i odrobinę gorszy był Evergreen. Przy czym ten ostatni był najtańszą opcją, Intel najdroższą, a jakże, natomiast Kingston plasował się po środku. Podaję jeszcze czas nieulepszonej maszynki. Dodam, że z ceną za Evergreena mam pewien problem, otóż nie jestem w stanie jej zweryfikować, bo wszystkie oferty z tego okresu jakie znalazłem podawały cenę tego modelu w okolicy $200, a za $129 można było zgarnąć model 100 MHz. Możliwe więc, że gazeta się pomyliła, ale jest tam też zaznaczone, że jest to nowa cena na specjalną wersję procesora, którą produkuje dla nich AMD. Ta stara wersja miała być ukuta przez Cyrixa. Nie znalazłem jednak ani jednej oferty z taką niską ceną.
Faktem jest, że kilka miesięcy później procesor był już znacząco tańszy i sprzedawano go nawet w 1999 roku za mniej niż $100. Na forum Wagons można znaleźć wątek z porównaniem różnych modeli procesorów, m.in. PodSocket 3. Jak widzicie, Overdrive 83 MHz jest tam bity przez wiele modeli 586, które jeszcze raz podkreślam, były tańsze. Produkt Intela wygrywał jednak w benchmarku Quake'a, co widzimy na stronie Tandor.net. Trudno nazwać to wielką przewagą, ale zawsze te kilka klatek więcej było. Ceny w złotówkach zostawiłem sobie na deser, przejdziemy do nich w rozdziale 5. To tyle jeśli chodzi o Overdrive'a, który zamieniał 486 w Pentiuma. Teraz skupimy się na modelu, który zamieniał Pentiuma w Pentiuma. Dodam jeszcze, że w dalszej części materiału będę używał akronimu POD, mówiąc o Overdrive'ie. Pamiętacie jeszcze pierwsze Pentiumy? Te pierwsze Pentiumy. Pewnie, że nie pamiętacie, bo nikt w cudzysłowie ich nie miał. A wzmianka o nich jest istotna i nie będę tutaj opowiadał o słynnym błędzie. Zapewniam, że taki materiał się u mnie ukaże innym razem. W tej historii kwestia pierwszych Pentiumów ogranicza się w zasadzie do soketu 4. Otóż gniazdo 4 było dziwnym, można chyba powiedzieć, eksperymentem. To właśnie na takim sokecie osadzało się pierwsze Pentiumy, czyli model 60 oraz 66 MHz. I co ważne, były to procesory 5-woltowe. W odróżnieniu od 3,3-woltowych, które będą po nich na nowszym sokecie. Podkreślam, jedyne dwa procesory, jakie działały na sokecie 4, to P60 i P66. Platformy na bazie socket 4 nieczęsto trafiały pod strzechy i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie, a powodem była zaporowa wręcz cena. W dodatku Intel szybko doszedł do wniosku, że 5V to ślepa uliczka i zamiast produkować mocniejsze Pentiumy na socket 4, postanowił pogrzebać gniazdo, zmienić socket i zejść do 3,3V, a to oznacza, że tak zwani early adopterzy zostali na lodzie, bo aby ulepszyć peceta musieli znowu zmienić płytę główną, a przynajmniej tak by to wyglądało, gdyby nie bohater tego odcinka. I tak dotarliśmy do gwoździa programu, a dokładnie do tego oto ślicznego, falloutowego wręcz procesora o oznaczeniu POD-P5V133. Który to kosztuje obecnie 2800 zł plus kilkaset złotych za wysyłkę i opłaty celne, bo w Polsce takiego nie znajdziecie, a przynajmniej ja nie znalazłem przez ponad pół roku. Ba, na całym świecie, a mówiąc na całym świecie mam na myśli na eBayu, znalazłem dokładnie ten jeden egzemplarz, który jest powypadkowy i ma przylutowane niektóre piny. Nie musicie się więc przejmować, nie kupicie sobie takiego procesora i ja też go nie kupiłem. Został mi on podarowany przez widza. Z tego miejsca dzięki Tomek, to naprawdę miły prezent. Z jednej strony ta cena może być wyssana z palca. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, innych ofert nie ma. Dodam jeszcze jako taką smutną ciekawostkę, że to konkretne ogłoszenie monitoruję już ponad pół roku. Cena to zawsze $600 w zaokrągleniu. Tylko cena w złotówkach się nieco zmieniła. Dlaczego tak trudno kupić ten model i dlaczego są takie drogie? Bo była to klapa i nikt ich nie kupował, przez co jest ich dzisiaj mało na rynku. Brak zainteresowania można tłumaczyć tym, że jak już mówiłem, niewiele osób posiadało takie platformy, bo były one absurdalnie drogie. A jak już kogoś było stać na takową, najczęściej klienta firmowego, to stać go było na kupno nowej platformy i nie interesowały go takie rozwiązania. A jak taki kolekcjoner dostanie poda pod soket 4 w swoje łapy, to już go nie puści. A powiedzmy to sobie otwarcie, tylko kolekcjonerzy są niby zainteresowani, o czym się przekonacie, jak przejdziemy do benchmarków. Modele Overdrive'ów pod soket 4 pojawiły się na rynku w kwietniu 1996 roku i stanowiły jedyną możliwość ulepszenia peceta z takim gniazdem. Przystańmy na chwilę i przybliżmy sobie realia czasowe. Otóż były to czasy, kiedy na rynku dostępne były już konsole PSX oraz Sega Saturn, prasa rozpisywała się o nadchodzących procesorach z mistycznym MMX-em i coraz częściej pojawiało się hasło akcelerator. Jednak obie te nowinki tak na dobre wejdą pod strzechy dopiero za rok. Quake'a jeszcze nie ma, choć po sieci krąży już beta test. A jeśli weźmiecie dowolną gazetę grową do ręki, to zobaczycie, że zdecydowana większość recenzji podaje jako wymagania sprzętowe do odpalenia testowanej gry jakiś model 486 czy nawet 386. W Polsce coraz częściej wybierane są blaszaki z Pentiumem, co widać po malejącej ilości ofert z 486. Popularną u nas maszyną był Optimusowy Harvard, który co ciekawe kupowało się na legitymację szkolną. To znaczy była promocja, jeśli komputer był dla ucznia, to naliczana była spora zniżka.
Model z Pentiumem 75, monitorem 14-calowym, dyskiem 850 MB i 8 MB RAM kosztował w połowie roku 3450 zł i jest to cena za wersję bez CD-ROM-u, licencji na Windowsa czy DOSa oraz co ciekawe bez karty muzycznej i co za tym idzie bez głośników. Swoją drogą te Harvardy, choć popularne, to nie były atrakcyjne cenowo, bo w tym samym sklepie można było nabyć komputer o lepszych parametrach, m.in. z Pentiumem 100 MHz, z CD-ROM-em i kartą muzyczną, już za 3790 zł. A jako ciekawostkę dodam, że Amiga 500 z rozszerzeniem do 1 MB kosztowała 650 zł. Więcej o tym okresie dowiecie się z pierwszego odcinka Retro Przeglądu Prasy na moim kanale. W każdym razie w takich oto czasach Intel wprowadza do sprzedaży Pentiuma Overdrive'a pod czwarte gniazdo. Właściwie to nie jednego, a dwa pody, bo najwyraźniej firma wypuściła model 120 oraz 120x133. I nie jest to takie głupie jak może się wydawać, o czym przekonacie się w dalszej części materiału. Wariant 120 jest ekstremalnie rzadki i nigdy nie widziałem, aby pojawił się gdzieś na aukcji. Możliwe, że był to jedynie porzucony sample inżynieryjny. Znalazłem jedynie takie zdjęcie. Procesor POD 133 posiada 273 piny, mnożnik zegara 2 oraz 16 KB pamięci cache pierwszego poziomu. Ilość tranzystorów, jakie tu upchano, to 3 300 000. Warto też zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia ze zintegrowanym chłodzeniem. To znaczy, że jest ono częścią procesora. Sam wentylator można co prawda wyciągnąć, ale reszta konstrukcji jest na stałe przymocowana do ceramicznej podstawy. Z dzisiejszej perspektywy jest to minus, bo jak wiecie, wentylatory nie kręcą się wiecznie i ten tutaj też kiedyś wyzionie ducha, po drodze wydając z siebie jakieś dźwięki, jakby ktoś rysował gwoździem po betonie. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Jest to chyba pierwszy procesor Intela, który ma czujnik temperatury i jeśli wykryje, że coś jest nie tak z chłodzeniem, czyli na przykład, że wentylator nie działa, obniża taktowanie do minimum. Widziałem jednak w internecie, że użytkownicy podejmują się próby siłowej usunięcia tego chłodzenia i zastąpienia go jakimś innym. Da się, ale jest to ryzykowne. Na koniec tego rozdziału mały plot twist. Otóż okłamałem was już dwa razy. Raz mówiąc, że pod Socket 4 można osadzić jedynie procesory P60 i P66, a potem dodając, że można było rozbudować takie maszynki jedynie o overdrive'a. Była przynajmniej jeszcze jedna opcja i nazywała się PowerLeap. Był to adapter, który instalowało się w gnieździe procesora i umożliwiał on osadzenie w środku nawet Pentiuma 233 z MMX-em. Te przelotki pojawiły się na rynku w połowie 1998 roku i niestety nie pracowały z każdą płytą, ale podobno odsetek tych działających był bardzo duży. Producent zapewniał, że po zastosowaniu gadżetu można uzyskać 95% mocy zainstalowanego procesora, co sprawiało, że był to smakowity kąsek dla tych, którzy jeszcze w 1998 roku męczyli platformy na Socket 4. Niestety dzisiaj te adaptery są równie rzadkie jak procesory POD dla gniazda numer 4. Nie znalazłem oferty na takowy, ale zauważyłem, że w przeszłości pojawiały się często na japońskich serwisach z ogłoszeniami, więc może to tam były kierowane. W zagranicznej prasie informacje o PowerLeap są bardzo skromne i częściej dotyczą już nowszych modeli, pozwalających na przykład podpiąć Celerona 500 do maszynki z procesorem Pentium 2. W każdym razie w roli wyjaśnienia, najmocniejszy procesor, jaki można było osadzić w platformie Socket 4, to Pentium 233 MMX pod Socket 7, za pośrednictwem wspomnianej przelotki. Czy można cieszyć się jak dzieciak na widok kilku błędów na ekranie butowania? Odpowiedź to oczywiście, że tak. Po kolei. Procesor, jaki dostałem, miał dość mocno pogięte nóżki. Nie był to mój pierwszy kontakt z taką dolegliwością, więc po kilku godzinach podkreślam, nóżki były proste. Wróć. Prostsze. Można zatem zabrać się za osadzanie overdrive'a w płycie głównej z soketem 4. I tutaj pojawił się problem, bo takowej płyty w kolekcji nie miałem. Zacząłem więc poszukiwania i nie uwierzycie, te płyty nie są tanie, a dwa, praktycznie nie ma ich na rynku. Przez naprawdę wiele miesięcy polowałem na jakikolwiek model, który nie kosztował ręki i nogi i udało się. Znalazłem egzemplarz z delikatnym defektem, a że z opisu wynikało, że problem będzie raczej prosty do naprawy, to zaryzykowałem. Wcześniej z pomocą strony The Retro Web sprawdziłem, czy nie jest to jakiś egzotyczny model, do którego nie znajdę instrukcji, ale szczęśliwie okazało się, że manual jest dostępny online. Przy okazji polecam wam tę stronę do identyfikacji starego sprzętu, link w opisie.
Płytę, jaką nabyłem, to prawdopodobnie produkt firmy Diamond Flower Inc. Model o nazwie Leopard. Powiedziałem prawdopodobnie, bo jest to typowy OM, więc równie dobrze płytę mógł sprzedawać Gigabyte czy Asus. Przyjemność kosztowała mnie 219 zł. Na płycie mamy 5 slotów ISA, 3 PCI, a maksymalna ilość obsługiwanej pamięci wynosi 128 MB. Na płycie jest też wyprowadzenie zasilania pod wentylator, co nie było jeszcze wtedy czymś powszechnym. Chipset, jaki tutaj osadzono, to jakiś PCI set od Intela, a BIOS jest firmy AMI. Płyta, jak widzicie, jest trochę okrojona, bo posiada wlutowany tylko jeden port IDE. Popularną modyfikacją, jaką przeprowadzają użytkownicy takich płyt, jest pozbycie się DIN-owego gniazda klawiatury i wlutowanie w to miejsce dwóch portów PS2, pod mysz i klawiaturę. Chyba najbardziej charakterystyczną cechą tej płyty jest sposób osadzania pamięci, gdzie trzy są pod kątem, a jedna nie. Maksymalny rozmiar dysku, jaki jest tutaj obsługiwany, to zaledwie 512 MB. To mało, bo przypominam, że jest tutaj tylko jeden kanał IDE. Czyli jeśli chcielibyście napęd optyczny, a chcecie, to musicie liczyć się z tym ograniczeniem. Przypominają mi się czasy tzw. minimalnej instalacji różnych gier, czyli na dysku rezydowały tylko najważniejsze pliki, a reszta gry była doczytywana z płyty. Z płyty, która była już we wszystkich napędach na osiedlu i miała więcej pęknięć niż rosyjski niepękający przedmiot. Z płyty, która wyglądała od spodu jak stół kreślarski. Z płyty tak porysowanej, że gdyby Salvador Dali się jej przyglądał, to powiedziałby pewnie fajny obrazek. Z płyty, które gdyby... Straszny czas. No dobra, trochę dramatyzuję z tym brakiem możliwości podpięcia większego dysku, bo oczywiście zawsze można było dodać kontroler pod ISA czy PCI, a najrozsądniejszą opcją w takiej sytuacji byłoby wybranie karty muzycznej z kontrolerem IDE i podpięcie tam CD-ROMu. Wracamy do tematu. Niestety po sprawdzeniu sprzęt nie dawał oznak życia. Cały dzień sprawdzałem wszystkie zworki, różne ramy, inne karty graficzne, zasilacze itd. Zero reakcji. Wyciągnąłem więc procesor z gniazda i coś sobie uświadomiłem. A mianowicie to, że socket 4 to nie socket 7. Oh no, he didn't. Tak. Osadziłem źle procesor w gnieździe, ale to nie koniec złych wiadomości, bo przez przekręcenie procesora zmiażdżyłem jedną nóżkę. W procesorach pod ten socket jest jeszcze jeden nieszczęsny pin, którego nie ma w innych soketach. Zrobiłem więc to, co każdy by zrobił na moim miejscu. Po otarciu łez zabrałem się za prostowanie nieszczęsnej nóżki. Udało się połowicznie, to znaczy połowa pinu odpadła. Okej, to nie jest moje pierwsze rodeo. Bierzemy starą taśmę IDE, wycinamy kawałek, osadzamy w sokecie i powinno wystarczyć. Nie wystarczyło, a przynajmniej tak to wyglądało. Przez kolejne pół dnia i z pomocą różnych kart serwisowych próbowałem dojść do tego, dlaczego płyta jedyne co robi, to drze się w niebogłosy, a wszystkie błędy sugerują, że problemem jest cache. To mógł być poważny problem, bo płyta, którą kupiłem, ma fabrycznie wlutowany cache, w odróżnieniu od tego na płytach np. z socket 3. Nagle olśniło mnie. Osadziłem tylko jedną pamięć, a instrukcja płyty sama podpowiada, że pomimo tego, że są tam 4 sloty na pamięć, to banków pamięci są tylko 2. Po dodaniu kolejnej kostki RAMu... Więc tak, można się ucieszyć na widok kilku błędów podczas butowania. Teraz można zabrać się za ten problem z płytą, który sprzedawca zaznaczył w ofercie. Problemem jest układ Dallas. Jeśli siedzicie w tym hobby, to już wiecie, aby nienawidzić tych czarnych kostek. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to już wyjaśniam, dlaczego zaczniecie. Otóż kostki Dallas lub Odin o oznaczeniu np. DS12887 to układy zegara czasu rzeczywistego ze zintegrowaną baterią. Problemem jest to, że układy te są ekstremalnie rzadko firmowo soketowane, a zamiast tego są po prostu przylutowane do płyty głównej. W rezultacie nie znajdziecie dzisiaj egzemplarza, w którym bateria nie byłaby padnięta. Szczęśliwie naprawa jest prosta i są dwie metody. Po pierwsze, można zwyczajnie wymienić układ. Te można znaleźć np. na AliExpress, groszowy wydatek. Ale konieczne będzie wylutowanie starego chipu i najlepiej wlutowanie podstawki pod nowy układ. Istnieje też możliwość naprawy Dallasa, bo skoro padnięta jest jedynie bateria, to można dokopać się do pinów plus i minus, wlutować holder na pastelkę CR2032 i gotowe. Czasami możliwe jest zrobienie tej modyfikacji bez wcześniejszego wylutowania układu, ale tutaj nie będzie to możliwe. Miałem kilka zapasowych Dallasów na stanie, więc wykorzystam takowe, ale pokażę wam na jakimś starym chipie, jak się je naprawia.
Opcji holdera nowej baterii mamy kilka i od jakiegoś czasu lubuję się w takich oto koszykach. Są tanie, ogólnie dostępne i pozwalają odłączyć baterię z pomocą przełącznika. Ta metoda ma też taki plus, że nad układem nie ma dodatkowej konstrukcji, która mogłaby uniemożliwić osadzenie niektórych dłuższych kart w slotach PCI czy ISA. Robiłem ten fix już kilka razy i zapewniam, że nie jest to nic skomplikowanego. I choć używam jakiejś pochodnej Dremela, aby dokopać się do pinów, to wcześniej robiłem to zwykłym pilnikiem i też się da. Lokalizację plusa i minusa widzicie na ekranie. Cały zabieg to zaledwie kilka minut. Osadzenie w płycie gniazda, które ułatwi w przyszłości wymianę dla lasa, nie jest trudnym zabiegiem. Potrzebny jest jedynie dobry sprzęt do lutowania i sprawne palce, czyli dwie rzeczy, których ja nie mam. Szczęśliwie mieszkam w większym mieście i po chwili na portalu z ogłoszeniami lokalnymi miałem namiar na Magika Elektronika, który podjął się wlutowania soketów do w sumie trzech moich płyt. Poprosiłem pana o nagranie dla was kawałka procesu, co właśnie widzicie na ekranie. Ok, wszystko działa, biorę się więc za instalowanie W95 i przechodzę do testów. Instalacja Ogień 95 trwała podejrzanie długo, ale robiłem ją z doskoku, więc nie przykładałem do tego wagi. Wiedziałem, że coś jest nie tak po odpaleniu benchmarku Quake'a. To jest zdecydowanie za wolne i wygląda wręcz jak Quake działający pod 386. Po dłuższej chwili okazało się, że gra działa tutaj gorzej niż na 386. 1,4 klatki na sekundę. Wiem, że gorzej, bo testowałem już Quake'a pod 386 przy okazji materiału o retro PC-cie z takim właśnie procesorem. Co jest zatem nie tak? Tutaj pomocna okazała się instrukcja. Okazało się, że płyta dotarła do mnie ze zworką na pinach turbo, czyli PC działał w trybie wolnym. Po wyciągnięciu z worki wszystko zaczęło działać szybciej, a Quake pokazuje już słuszne 23,4 FPS-ów. Cały czas jednak coś jest nie tak. Po odpaleniu kilku programów pokazujących parametry peceta, wszystkie jak jeden mąż twierdzą, że mamy do czynienia z Pentiumem 120, a nie z Pentiumem o taktowaniu 133 MHz. Płyta pozwala jedynie na dwa ustawienia MHz, albo pod Pentiuma 60, albo Pentiuma 66. Przypomnę, że mnożnik na overdrive to 2, co daje nam albo P120, albo P133. Okazało się, że nieważne jak ustawiałem tę zworkę, to zawsze kończyłem z P120. Nawet jak wyciągnąłem zworkę, to też było 120. Zacząłem dubać i już wiem, o co chodzi. Otóż płyta, z którą mamy tutaj do czynienia, to jak już wspomniałem, produkt przygotowany przez Intela dla różnych OEM-ów. Wyszło wiele, naprawdę wiele rewizji tych płyt i wszystkie mają wspólną nazwę Batman's Revenge. Nie wiem dlaczego, w każdym razie płyty te znajdziecie w Google wklepując na przykład Batman's Revenge Socket 4 Mobo. Czasami wcześniejsze rewizje są nazywane po prostu Batman, a oficjalna nazwa Intelowa to Premier. I teraz, przeglądając manuale do różnych rewizji, zauważyłem, że część tych płyt pozwala jedynie na obsługę Pentiuma 60, ewentualnie Pentiuma 120 w wersji Overdrive. Mój model Overdrive'a to wariant 120-133, więc działa na płytach, gdzie możliwe było osadzenie jedynie Pentiuma 60. Zatem na tej płycie max, na jaki możemy sobie pozwolić, to Pentium Overdrive 120. Ale może to i lepiej, bo jeśli poszperacie w internecie, to znajdziecie wiele benchmarków wersji 133 i praktycznie 0 wersji 120, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie testuje gorszej wersji, mogąc odpalić mocniejszy wariant. Ja nie mogę, więc przetestuję 120, ale podam wam dla porównania wyniki wersji 133, a dodatkowo wyniki Pentiuma 60, 133, dla pełniejszego obrazu dodam też wyniki maszynki z procesorem 486 i dla efektu wow dorzuciłem Core2 Duo E4500. Sprawdzimy dwa programy testujące wydajność peceta, PC Player Benchmark oraz 3D Bench w wersji dla szybszych maszyn, do tego dwie gry, które podadzą nam konkretną liczbę klatek, czyli Doom oraz Quake. Zanim zaczniemy, muszę jeszcze zaznaczyć, że do wyników z testów w pecetach z tamtego okresu należy podchodzić ze szczyptą nieufności. Otóż ten sam procesor w tej samej płycie z tym samym RAM-em może uzyskać wyraźnie różne wyniki, a spowodowane może to być na przykład wyborem innego trybu cache'owania pamięci, Write Back lub Write Through, czy innymi ustawieniami w BIOSie. Ja używałem opcji domyślnych i nie przekroczyłem cache'owanej ilości pamięci. Mówię o tym, bo jak się przekonacie, niektóre wyniki pod 133, jakie znalazłem, wypadają lepiej od osiągów Pentiuma 133,
który wygrzebałem z sieci, a pomagam sobie tutaj głównie wielką tabelką z testem ponad 700 procesorów, jaką znalazłem na forum Wogons. Następnie konfrontowałem znalezione wyniki z klipami na YouTube i na innych forach i jeśli nie odbiegały znacząco, to uznaję je za wysoce prawdopodobne. Do płyty wsadziłem dwie kostki po 32 MB typu FPM oraz kartę graficzną pod PCI z 2 MB pamięci. Kolejny raz miałem problemy z przechwyceniem obrazu generowanego przez testowany zestaw, więc nagrałem je kamerą, a gdzie niegdzie pomagam sobie maszyną wirtualną o niemal identycznych podzespołach. Zaczynamy. 3D Bench pokazywał wynik 90 klatek na sekundę, czyli nieźle biorąc pod uwagę inne procesory. PC Player Benchmark w rozdzielczości 320x200 dobił z klatkami do 26,9. Dodam jeszcze, że ten sam test w rozdzielczości 640x480 pokazywał już skromne 9,4 FPS-ów. To zapowiedź tego, co czeka nas podczas testowania gier. Doom oczywiście nie jest wyzwaniem dla testowanego procesora. Wynik w benchmarku przy najlepszych możliwych ustawieniach z największym ekranem bez HUDA to 50,87 klatek na sekundę. Na koniec Quake. Wynik tego zestawu już znacie. 23,4 FPS-ów. Oczywiście w najniższej rozdzielczości, czyli 320x200. Dla uzupełnienia podaję jeszcze wyniki procesora w teście SpeedSys. Wynik widzicie na ekranie, czyli zgodnie z przewidywaniami depczemy po piętach Pentiumowi 133. Odpaliłem dodatkowo kilka gier i utwierdziłem się w przekonaniu, że Overdrive 120 jest wystarczający do grania w gry 3D jedynie w najniższej rozdzielczości, jaką jest zwykle 320x200. Zobaczcie sami. Tak działa na PC-cie Terminal Velocity w 640x480 przy opcjach ustawionych pod Pentiuma z wyjątkiem tekstur, które ustawione są na niskie. Licznik klatek znajduje się w prawym dolnym rogu. Jak widzicie, o płynnej rozgrywce nie ma mowy. Klatki są zadowalające jedynie, jak patrzymy się w niebo, gdzie nic nie ma i nic się nie dzieje. Po zbiciu detali do PC-ta klasy 486 do rozdzielczości 320x200 wyraźna poprawa. Klatki tylko sporadycznie spadają poniżej 20 i zdarza im się przekroczyć pułap 30. Destruction Derby 2 nawet w niższej rozdzielczości nie jest specjalnie płynne i właściwie to, aby cieszyć się tym tytułem, trzeba obniżyć parametr odpowiedzialny za odległość rysowania tła. Czasami to nie pomaga i w niektórych trybach, gdzie jest wielu przeciwników na ekranie, gra zaczyna wyraźnie zwalniać. Krok nawet w 320x200 potrafi czasami zgubić kilka klatek, więc daruję sobie sprawdzanie w wyższej rozdzielczości. Ogólnie da się grać. Kolejny tytuł, jaki sprawdziłem, to Accelerator. W 640 gra jest prawie grywalna i może ktoś by się nawet skusił, aby grać przy takich ustawieniach, jednak po zbiciu rozdzielczości jest o wiele lepiej. Carmageddon sprawdziłem jedynie w niskiej rozdzielczości, bo nawet w takiej gra ociera się o próg płynności. Gdybym miał grać na tym sprzęcie w ten tytuł, to pewnie obniżyłbym kilka detali, bo teraz wszystkie są na maksimum. Drugie przygody pani archeolog to z pewnością tytuł, który chcielibyście odpalić na takim PC-cie w tamtych czasach. W 320, jak widzicie, gra działa świetnie i do niczego nie można się przyczepić. A czy możliwe będzie granie w wyższej rozdzielczości? Chyba się już domyślacie. Nie, gra zamienia się w taki trochę szybszy slideshow. Miejcie też na uwadze, że ta gra wyjdzie półtora roku po wydaniu omawianego poda. Daytona działa tutaj płynnie, ale ponownie jedynie w rozdzielczości 320. Jeśli przełączymy rozdzielczość na wyższą, no cóż. Nie ma takiego dramatu jak w innych testowanych grach, ale wyraźnie nie jest płynnie. O graniu w Detroit Dungeon w 640x480 nie ma mowy. Zwróćcie uwagę, że na tej planszy nic się nie dzieje i niewiele tam modeli 3D, ale po zbiciu do 320 gra dostaje animuszu i zwyczajnie robi się grywalna. O Interstate mogą powiedzieć to samo. Przy 640 możemy jedynie pooglądać obrazki i o graniu nie ma mowy.
po zbiciu rozdzielczości sytuacja się zmienia, gra dostaje kopa i można spędzić z nią kilka miłych godzin. Domyślna rozdzielczość MDK jest jakaś dziwna, to chyba 640x300 w trybie Letterbox. W każdym razie możemy mówić o płynnej rozgrywce. Pamiętam ogrywanie tej gry na Pentiumie 100 i też było to możliwe. Sprawdźmy jeszcze wbudowany w grę benchmark i jak widzicie pokazuje on, że nasza konfiguracja jest wydajnościowo zgodna z Pentiumem 90. Descent 2 to kolejny i zarazem jeden z nielicznych tytułów z tamtej epoki, który wyświetli nam klatki podczas grania. W 640 i przy maksymalnych detalach widzimy naście klatek, a jak zacznie się dużo dziać, klatki spadają nawet do kilku. Po zbiciu detali do minimalnych niewielka poprawa, a grafika momentami wyraźnie skromniejsza. Za to w 320 nawet przy najwyższych detalach gra przebija pułap 60 klatek, a podczas intensywnych potyczek klatki nie spadają poniżej 20 i często jest ich więcej niż dolna granica. Miałem nadzieję, że tak niewymagająca gra jak Ignition pozwoli na zabawę w wyższej rozdzielczości, ale nie. Jak tylko pojawi się więcej obiektów 3D na mapie, FPS lecą w dół. W 320x200 gra robi się płynna nawet jak na ekranie znajdują się wszyscy przeciwnicy. Przedstawicielem gier na silniku Build będzie Blood. W 640 gra wydaje się działać płynnie, owszem gubi klatki, ale na upartego da się grać. Jednak po obniżce do 320 Blood działa po prostu lepiej i wcale nie przekłada się to na wielką obniżkę w jakości grafiki, więc zdecydowanie zostałbym przy niższej rozdzielczości. Need for Speed 2 to twardy orzech do zgryzienia dla tego zestawu. Gra działa jedynie w 640x480 i jak widzicie nie ma mowy o graniu przy takiej rozdzielczości. Ale gra pozwala pogrzebać trochę przy ustawieniach graficznych, m.in. włączyć skalowanie rozdzielczości, co sprawia, że tytuł działa tak naprawdę w 320p. Jeśli jeszcze do tego zjedziemy z innymi opcjami graficznymi, to tytuł robi się całkiem grywalny. Mage Slayer pozwala na zabawę jedynie w najniższej rozdzielczości. W 640 gra gubi klatki i jak pojawiają się przeciwnicy, robi się pokaz obrazków. Na koniec growych testów Virtua Fighter. W 640 jest całkiem nieźle. Zastanowiłbym się, czy nie wybrać właśnie takiej rozdzielczości podczas zabawy tym tytułem. Po zbiciu do 320 niewielka poprawa, a krawędzie wyraźnie bardziej postrzępione. Czy to, że zestaw pozwala nam na zabawę w gry 3D jedynie w 320 jest czymś dziwnym? No nie, nie jest. Po pierwsze, gier 3D nie było wtedy tak dużo. Większość tytułów ograniczała się do 2D, a takie gry działają tutaj nienagannie. Po drugie, lubimy o tym zapominać, ale aby bez akceleratora grać w 640x480 potrzebny był naprawdę mocny procesor. Według strony Tandor.net dopiero Pentium 3500 zbliża się z klatkami do 30 w teście drugiego Quake'a. I aby podkreślić to co powiedziałem, dodam jeszcze, że premiera Q2 to koniec 97 roku, a premiera P3500 to początek 99. Jeśli się zastanawiacie, czy dodanie akceleratora 3DFX znacząco poprawi tutaj sytuację, to niestety ale nie. Mam na kanale film o tym, jak Pentium 166 z MMX działa w parze z akceleratorem i nawet przy tym mocniejszym procku wypada to tak sobie. W niektórych grach można liczyć na więcej klatek, ale nie o tyle więcej, aby skłonić gracza lat 90. na wydanie kilkuset złotych na 3DFX-a. Na tamtym PC-cie Quake 2 w rozdzielczości 640x480 z dopałką pokazuje skromne, ale względnie płynne 20,9 klatek, czyli na testowanym podzie osiągnęlibyśmy gorszy wynik i już nie moglibyśmy mówić o jakiejkolwiek płynności. Sprawdźmy jeszcze, jak wyglądały wtedy ceny i cóż, to trudna kwestia, zwłaszcza z naszej polskiej perspektywy. Właściwie to stała się rzecz dziwna. Dziwna, bo Polska lat 90. powinna być Eldoradem wszelakich układów ulepszających stare pecety, sprowadzonych na przykład z zamożniejszych krajów Zachodu. Tak się jednak nie stało. Kiedy zaczęliśmy masowo kupować pecety, to nie możemy powiedzieć, że konstrukcje takie jak Pentium Overdrive, czy nawet układy takie jak 586 czy 686 zdominowały nasz rynek. Przejrzałem trochę w cudzysłowie, starych gazet z końca roku 96 i chyba wiem już dlaczego tak się działo.
Zanim jednak usłyszycie o cenach, bierzcie pod uwagę, że w 1996 roku średnie wynagrodzenie według GUS wynosiło 873 zł. W 2021 było to 5662 zł. Zatem, za upgrade komputera o model 586 z taktowaniem 133 MHz firmy Evergreen trzeba było zapłacić 910 zł. Model tej samej firmy, ale o taktowaniu 100 MHz, kosztował wyraźnie mniej, bo można go było mieć już za 570 zł. To dużo, ale pamiętajcie, że ideą tych układów było to, że jest to jedyny wydatek. Nie musicie kupować nowej płyty głównej, nowego zasilacza, karty graficznej itd. No i zawsze możecie sprzedać ten stary procesor. I wszystko byłoby spoko, tylko podawałem wam już cenę tych modeli w Stanach. Nawet licząc, że 586 od Evergreena kosztował $200, a przypomnę, że według gazety kosztował $129, i zakładając zawyżony kurs dolara z końca 96 roku na poziomie 3 zł, wychodzi, jak łatwo policzyć, 600 zł. Jednak nie to jest najdziwniejsze w cenie takiego ulepszacza starego peceta, bo sprawdziłem też, ile kosztował Pentium 133 razem z płytą główną. Znalazłem ofertę za 964 zł plus VAT, czyli 1176 zł. Zatem niewiele więcej, a stawaliśmy się posiadaczem pełnoprawnego Pentiuma 133, a nie jakiegoś uzurpatora. Idziemy dalej. Procesor AMD K5 z ratingiem 100, czyli odpowiednikiem Pentiuma 100, kosztował już tylko 300 zł. 486 DX4 100 kosztował 183 zł. Pentiuma 120 można było zgarnąć za 540 zł, a P133 za 590 zł. Cyrix 686, dokładnie tak jak widzicie na nagraniu, kosztował 500 zł. Płyta główna z soketem 3 ze slotami PCI kosztowała 341 zł, a taka pod Pentiumy z soketem 7 niewiele więcej, bo już za 378 zł można było znaleźć. To jeszcze dla porównania dwa gotowe zestawy od Optimusa. Model z Pentiumem 133 MHz, 8 MB RAM, dyskiem około 1 GB, grafiką 1 MB i z Windowsem 95 kosztował 2598 zł. Natomiast mocniejszy zestaw na bazie procesora P200 z większym dyskiem, dwa razy większą ilością RAMu i CD-ROMem kosztował 4328 zł. Do tych komputerów trzeba było jeszcze dokupić monitor. Najtańszy 14-calowy, kolorowy, kosztował 744 zł. Jeśli te ceny wydają się wam podejrzanie niskie w konfrontacji z ceną za Harvarda z P75, którą podawałem wcześniej, to już wyjaśniam, że to konkretne ogłoszenie podaje ceny bez VAT, więc tak naprawdę trzeba było zapłacić tyle. Z tym niepodawaniem cen brutto był wtedy problem, bo czasami nie było wiadomo, czy w cenie jest VAT, czy nie. A najlepiej do tematu podchodził Bajtek, który w swojej rubryce Giełda umieszczał taką oto grafikę. Ewidentnie z ceną za Evergreenowy 586 było u nas coś nie tak. Może to zatem chochlik drukarski? A ile kosztował pod 133? Nie wiem. Przekopałem chyba wszystkie polskie gazety i nie znalazłem oferty na taki model. Pomogłem sobie zagraniczną gazetą. Cena, którą wam podam, to tylko szacunek. Ot, wziąłem gazetę z tamtego okresu z zagranicy, sprawdziłem historyczny kurs dolara, sprawdziłem jako produkt kontrolny Pentiuma 133, wyszła podobna cena jak w polskich gazetach, więc na tej bazie obliczyłem, że polska cena za pod 133 wynosiłaby u nas pod koniec 96 roku jakieś 700 zł. Czyli więcej niż kosztował u nas zwykły P133. I muszę podkreślić, że podaję wam najniższą znalezioną cenę. Ta wyższa to jakieś 1077 zł. Jest to cena na premierę. Kilka miesięcy później cena mocno spadła. Jasno widać więc, że te ulepszacze starych komputerów były średnio opłacalne i często bardziej opłacało się wymienić płytę główną i dokupić do niej po prostu zwykłego Pentiuma. Z drugiej strony oceniam to przez pryzmat dzisiejszych kilkuset złotych różnicy w cenie. Przypomnę, że pod 133 to wydatek rzędu 700 zł, a płyta główna plus pełnokrwisty Pentium 133 to jakieś 1176 zł. Dzisiaj to niewielka różnica i raczej każdy wolałby nabyć pełnego Pentiuma, ale te ponad 470 zł różnicy w cenie to w przybliżeniu 1/2 średniej wypłaty w 96 roku. Czy zatem dzisiaj, mogąc oszczędzić połowę wypłaty, uznalibyśmy to za zły interes? No pewnie nie, bo trzymając się stawek GUS-owych, to tak jakbyśmy mogli kupić coś taniej o jakieś 2800 zł.
Faktem jest jednak, że overdrive'y czy nawet 586 nie sprzedawały się u nas dobrze, a ofert na pody w polskich gazetach prawie nie ma. Mówię prawie jako bezpiecznik, bo ja nie znalazłem żadnej takiej oferty, ale zakładam, że gdzieś tam pewnie się znajdzie. Więc jeśli już szukaliśmy oszczędności na procesorze, to braliśmy albo słabszego Pentiuma, albo korzystaliśmy z oferty AMD z ich serii K5, a później K6. Muszę jednak wtrącić, że i tak wydaje mi się to dziwne, bo pamiętam bardzo dobrze, jak przyjeżdżały do nas dostawy używanych Amig 500, głównie od sąsiadów zza Odry z tak zwanej wystawki. Dlaczego nie zwożono do nas na taką skalę starych PC-tów, które następnie mogłyby być upgrade'owane ulepszaczami kupowanymi za granicą, gdzie ceny na nie były lepsze? Nie wiem, a może to tylko moje doświadczenia były inne. Może ktoś, kto to ogląda, wyprowadzi mnie z błędu. Zapraszam do podzielenia się swoją opinią w komentarzu pod filmem. Mam taką teorię, że mało ludzi byłoby zainteresowanych takimi starymi PC-tami z ulepszaczami, bo nie dałoby się ich pewnie kupić na kredyt, a to była popularna forma nabywania komputerów w Polsce drugiej połowy lat 90. Overdrive nie był hitem sprzedażowym. Pułap cenowy ustawiony przez Intela często nie uzasadniał zakupu. Zwłaszcza jeśli zakupu miał dokonać ktoś, kto się na tym zna i kto nie miałby problemu z konfiguracją nowej platformy. Często takie upgrade'y procesorów były reklamowane jako łatwe w instalacji i każdy miał sobie z tym poradzić bez specjalistycznej wiedzy. Była to prawda, często wystarczało wymienić procesor albo osadzić ulepszacz obok i sprawa załatwiona. Czy warto zainteresować się takim procesorem dzisiaj przy budowaniu retro PC-ta? Absolutnie nie. Pomijając cenę, ale z drugiej strony dlaczego mielibyśmy ją pomijać? Te procesory są cholernie drogie i trudne w nabyciu. Ważniejsze być może jest to, że zwykły Pentium jest prostszy do upolowania i będzie działał szybciej. Ja w materiale skupiałem się raczej na modelach do 133 MHz, jednak oferta Intela była szersza i nawet posiadacze Pentiuma 120 osadzonego w 7 sokecie mogli przesiąść się na mocniejszy model nawet z MMX-em, którego normalnie nie dało się umieścić w płycie głównej. Jako ciekawostkę dodam, że za sprawą poda można mieć peceta o taktowaniu 125 MHz, bo Intel wypuścił model z mnożnikiem 2,5 przy magistrali 50 MHz. Jeśli więc ktoś was kiedyś przekonywał, że ma Pentiuma 125, a wy go poprawialiście, że był to raczej Pentium 120, to byliście w błędzie. Mógł takiego mieć i podczas bootowania wyświetliłaby się nazwa modelu bez dopisku Overdrive. Sorry Kamil. Dzisiaj pody są typowymi modelami dla kolekcjonerów i jeśli nimi nie jesteście, omijajcie je szerokim łukiem. A już w szczególności omijajcie modele pod soket 4. A szczerze mówiąc, najrozsądniej będzie ominąć nie tylko pody pod to gniazdo, ale ogólnie ten soket. Bo nawet Pentiumy, jakie da się tutaj osadzić, tytanami wydajności nie są. Przyznam się wam, że miło spędziłem czas z tym procesorem i przy okazji przypomniałem sobie, jak bardzo lubię dłubać przy tych starych pecetach. Więc sprowadziłem kilka dość egzotycznych procesorów, które będziecie mogli zobaczyć na moim kanale w przyszłości. Mam na myśli nie tylko te, które dobrze znacie, jak Pentiumy czy K5, ale głównie modele, o których, podejrzewam, część z was nigdy nawet nie słyszała. Na przykład taki Ryze MP6, który jest zgodny z x86 i chyba dzisiaj trudno takiego nabyć. Mój egzemplarz płynął do mnie długie tygodnie z Indii. Albo Winchip od firmy IDT, też zgodny z x86 i nie najprostszy do kupienia. Nie zapomnę też o bardziej przyziemnych modelach, jak na przykład coś z rodziny 486, ale nawet tutaj postaram się to jakoś urozmaicić, używając jakiejś egzotycznej wersji. A mogę to zrobić, bo zostałem obdarowany takim oto procesorem z kuźni IBM-a. Procesor, jak i całą masę SDRAM-ów dostałem od Michała Bobruka z Wałbrzycha. Z tego miejsca ślę podziękowania. Zbieram takie dziwne procesory i jest to dla mnie prawdziwa gratka i mam nadzieję, że będzie też dla was, jak już poskładam z nim film. To wszystko w tym materiale, dzięki za wytrwanie do końca i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!